Dzień dobry. Mamy przed sobą lekcję poświęconą powstawaniu i rozwoju lodowców oraz prowadzonych na nich badaniom. Jako przykład służy lodowiec Hansa na Spitsbergenie w sąsiedztwie polskiej stacji polarnej. Zwracam uwagę, że lodowiec wchodzi do fiordu i kończy się wyraźną ścianą lodową, czyli klifem. Zaczynamy od warunków powstawania lodu. Tu mamy kres zmian fazowych lód, woda, para. Warto zwrócić uwagę, że przemiana lód, woda zachodzi w stałej przy dużym zakresie ciśnień i stąd jest to gra wybrana jako początek, czy zero w skali Celsjusza. Duży, czy lodowce mogą się tworzyć, czy nie ma. Rozszerzenie temperatur na Ziemi, temperatury maleją od równika na północ i na południe, co wynika z masego, rosnącego kąta padania promieni słonecznych, a tym samym im dalej na północ, im dalej na południe, ilość energii słonecznej przypadająca na jednostkę powierzchni jest coraz mniejsza. Dodatkowe różnice wynikają stąd, że inaczej reaguje morze, inaczej kontynenty. Tutaj mapa to prezentuje w postaci linii długości zalegania śniegu. Następnym czynnikiem wpływającym na powstawanie lodowców jest wysokość nad poziomem morza. Średnia temperatura spada o 0,65 stopnia na każde 100 metrów wysokości, co wynika z faktu, że dolna część atmosfery jest ogrzewana przez ciepło wypromieniowane z powierzchni Ziemi. Ostatnim czynnikiem jest morfologia. Musi być miejsce, gdzie lodowiec gdzieś może się nagromadzić i w związku z tym może powstać lodowiec. Tu przykładem jest Fitzroy w południowych Andach, gdzie na nad linią śniegu znajdujących się szczytach lodowców nie ma, bo nie ma tam na nie miejsca. Najpierw tłumaczyć powstawanie lodowców na przykładzie lodowca górskiego, dolinnego. Dolina pierwotna rzeczna musi w górnej części znajdować się powyżej linii śniegu. Tam wtedy ilość śniegu, która spada, jest większa od ilości śniegu, który topnieje i w związku z tym kolejno co roku przybywa warstw śniegu. Pod wpływem kolejnych procesów topnienia i zamarzania oraz własnego ciśnienia śnieg zamienia się w lód, a następnie zaczyna płynąć zgodnie z kierunkiem nachylenia dna doliny. Przy czym lód może płynąć miejscami również pod górę. To jest informacja, która pokazuje, jak to wygląda. Natomiast ablacji ilość śniegu na lodowcu robi się przy pomocy tyczek ablacyjnych. To są drewniane lub metalowe tyczki wtapiane w lód pod lata, wtedy kiedy jest mniej śniegu, a następnie dwa razy w ciągu roku, na łomie kwietnia i maja, a następnie sierpnia i września, robi się pomiary. Tutaj mamy, to jest zimy, czyli koniec procesu akumulacji, ilość śniegu, która narasta, a to jest ilość śniegu, która pozostaje. Może śnieg tegoroczny może zniknąć i również może zostać stopiona część lodu. Mapka pokazuje, jak rozmieszczone są tyczki na lodowcu Hansa. To są tabele wartości ablacji i akumulacji. Tu ten znaczek, wymiar, to jest metr ekwentu wodnego.
wszystkiego. To znaczy, aby można było porównać ilość padającego śniegu, czy ilość topcego się lodu, zamienia się miąższość warstwy lodu czy śniegu na miąższość warstwy wody, która by z tego śniegu czy lodu powstała w wyniku topienia. I to ten ekwiwalent wodny. Praktycznie robi się to w ten sposób, że przy każdej tyczce kopie się podczas okresu akumulacji szurf, taki wkop śnieżny, aż do półrocznej powierzchni związanej z latem. Następnie wyjdzie się wszystkie warstwy śniegu, które tu widać są poznaczone kolejnymi patyczkami. Pobiera się próby i waży określa gęstość lodu, a potem przelicza na grubą warstwę wody. Tu widać taki sam rysunek, jak był w animacji. Widać, jak rośnie gęstość śniegu zamieniającego się powoli w lód i że jest to proces trwający kilkadziesiąt nawet lat. Zdjęcie przedstawia mikroskopowy, zrobiony z lodu. Zdjęcie jest w świetle spolaryzowanym, dlatego widać, że kryształy lodu są różnie zorientowane i stąd są różnej barwy. Ta mapa Hansa, linia łącząca tyczki, jest linią przekroju, który potem można robić. To jest karta pracy służąca do zrobienia przekroju morfologicznego powierzchni lodowca po linii tyczek. A te obrazki pokazują kolejno, jak taki przekrój można zrobić, posługując się jako miarką paskiem papieru, na którym odznaczamy po kolei odległości poziomic i położenia tyczek. Potem odwracamy ten pasek i dalej robimy kolejne. Tu jest do czwartej tyczki mamy naniesione dane, które przenosimy na kartę pracy. Zaznaczamy na skali poziomej położenie poziomic i tyczek i tutaj położenie tyczek to są te linie wysokie, natomiast tym liniom nadajemy taką wysokość, jaką odczytamy z poziomicowej. Należy zwrócić uwagę na to, że trzeba znaleźć wartość cięcia poziomicowego, czyli odległość między sąsiednimi poziomicami i nie należy tego robić zaczynając od fiordu, ponieważ jak mówiłem na początku, ściana lodu kończąca lodowiec jest prawie pionowa, wobec tego pierwsze poziomice, które tu będą, nie są poziomicami od zera. Można to zrobić tu między poziomicą 175 a 275. I to jest początku tych punktów, które sobie zaznaczyliśmy. Natomiast tak wygląda konik. Przekrój morfologiczny powierzchni lodowca z naniesionym położeniem tyczek i określonym na podstawie położeniem, wysokością ich nad poziomem morza. Dziękuję.